Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór. Witam, witam, witam. Po raz drugi w dniu dzisiejszym. Drugie wejście na żywo, proszę Państwa, na kanale Radca Medyczny. Jak co dzień. Live wieczorny, popołudniowy, albo nocny. A teraz już chyba właściwie już prawie że nocny, słuchajcie. Nie wiem, czy ktoś był na poprzednim wejściu z pół godziny temu, czy tam ile. Mówiłem, że może sobie, może nie zrobię, no to żem zrobił. Bo jest piękna pogoda, cieplutko, naprawdę jest ciepło. Dojechałem do samego centrum Wrocławia, jestem przy rynku, przy kościele Świętej Elżbiety. I tutaj tak z boczku sobie stanąłem, bo jest taki placyk i można chwilkę pogadać, także witam, witam. Elo, elo, Krzysztof Sobaszek, witam. Władimir German, T. Słuchajcie, ankietę taką zrobiłem, prościutką, fajniutką, na czasie. Czy masz wakacje? Oczywiście, teoretycznie wszyscy mają wakacje, ale w praktyce nie każdy. Nie każdy, słuchajcie, definicja wakacji może być różna, ale umówmy się, dzisiaj się rok skończył szkolny, ale nie każdy skończył szkołę. No więc pytanie w ankiecie proste, odpowiedź jeszcze prostsza. Szanowni Państwo, jestem... mieszkasz w Wałbrzychu lub Boguszowie? Nie, mieszkam we Wrocławiu. Mieszkam we Wrocławiu i nadaję aktualnie z Wrocławia. Jeszcze nie robiłem nigdy live'a z Wałbrzycha. Może kiedyś zrobię. Kiedyś bywałem w Wałbrzychu co jakiś czas. Już dawno mnie tam nie było, ale kiedyś jeździłem na giełdę, kiedyś jeździłem biznesowo do Wałbrzycha, no ale ostatnio rzadko. Proszę Państwa, już 10 głosów, głosujemy w ankiecie, ankietka wisi. Szanowni Państwo, taki nocny Wrocław dzisiaj. Przyjechałem sobie w okolice rynku zobaczyć, jak to w piątkowy wieczór. Padał deszcz, jeszcze kałuże gdzieniegdzie tutaj widzimy. Morafin, what, Wrocław, Wrocław. No i jadę sobie rzucić okiem na miasto nocne. Nocny Wrocław, słuchajcie, nocny Wrocław, bawiący się. Strasznie głośno dzisiaj jest, słuchajcie. Ale to się wszystko skupia, tak naprawdę głównie skupia się to wszystko właśnie w rynku i okolicach, bo tak w tych innych miejscach to tak w miarę cicho, spokojnie jest, ale tutaj w tym centrum to no rzeczywiście hałaśliwie, hałaśliwie. Ja mam co dzień wakacje. O, halo Heidi, witam, halo, halo. No to fajnie, znaczy z jednej strony fajnie, z innej nie fajnie, ale ma to dobre strony. Poland. Poland, yes sir. It's Poland. Wrocław, Poland. Szanowni Państwo, 14 głosów. No ja jestem przy kościele Świętej Elżbiety, tu są kamieniczki takie. Najwęższe kamieniczki we Wrocławiu, bardzo stare, średniowieczne. Jaś i Małgosia się nazywają. O, pyk i pyk. W jednej z nich jest knajpka, znaczy była knajpa, może dalej jest, w podziemiach, słuchajcie. Ja pamiętam, tutaj zdarzało mi się być w tej knajpie w latach 80. To śmiesznie może brzmieć, ale naprawdę. Stare takie stropy, słuchajcie, kolebkowe tam są. Kamienne, strasznie fajne miejsce. Nie wiem, czy tam do dzisiaj jest knajpa, ale właśnie w podziemiach jednego z tych budynków to się mieści. Nie wiem, jak jest dzisiaj. Trzeba byłoby gdzieś się doczytać tego.
I tam była taka kawiarnia, nie? Pamiętam, kawiarnia była. No. Dobra, jadę dalej, zobaczę, co się dalej dzieje, słuchajcie. Tak, w podziemiach, no. Możesz sobie wejść na stronę jakąś tam... na stronę polska.org, dawny Hydral, nie wiem, czy znasz tą stronę. Polska.org i tam są zdjęcia z całej Polski, zdjęcia tak naprawdę, najwięcej z Dolnego Śląska, z Wrocławia. Różnych obiektów, współczesne i stare zdjęcia, dokumentacyjne, tam no ludzie wrzucają, ja też tam wrzucam. No i w którymś z tych budynków, ale już nie pamiętam którym. Już nie pamiętam, czy to w tym, czy to w tym. Jak kiedyś sobie zerknę, to dam... no nie wiem, czy zrobię film o tym, ale... Także możliwe, że to w tym tutaj. Tutaj gdzie ten. O, w tym budynku to chyba jest. Z tego co pamiętam. Tutaj do dzisiaj jakiś lokal jest, nie? Tam sobie ludzie siedzą, ale to w podziemiach było. Może do dzisiaj jest, nie wiem. No piwnica pewnie jest, wiadomo, ale czy jest lokal, to nie wiem. No. Chora jestem, gdybym zdrowa była, chciałabym chociaż. Na świecie tatu, a no, no tak, lepiej rzeczywiście, nawet i na świecie tatu. Monika, gdzie idziesz? Teraz w zasadzie jadę, po rynku można jeździć rowerem, więc korzystam. A jeżdżę sobie dookoła rynku, teraz zobaczyć, co się dzieje, jak tutaj atmosfera nocna wygląda, czy ludzie krzyczą, czy są trzeźwi. No, dzisiaj widzę, że dużo ludzi. Dużo ludzi, trzeba uważać. Ja piszczę hamulcami na ludzi. Jak no tak naprawdę, no to dzisiaj też mecz, tak? Atmosfera była meczowa, teraz już chyba mecz się już chyba skończył, ten ostatni, tak mi się zdaje, ale ludzi dużo ludzi jest, bardzo dużo ludzi. Jak ktoś lubi taką atmosferę wielkomiejską, no to może sobie przyjechać, nie? Tutaj ludzie. Tu jest więcej ludzi teraz niż za dnia, nie? Chyba, że jakieś wycieczki za dnia są, ale tak to... A, to jakieś grajki muzyczne, grajkowie jacyś uliczni. Drą się strasznie. Idę zobaczyć, co tu grają. A dobra, bo to... specyficzny ten wokal, nie za bardzo mi podchodzi. Jadę dalej, bo to... Coś was mało dzisiaj widzę. Zwykle w sobotę było dużo ludzi, a tu dzisiaj malutko. Co z wami? Tutaj trzeba, jak się jeździ rowerem trochę, słuchajcie, to człowiek ma taki instynkt jakby wykształca, to znaczy taka, musicie się komunikować tak trochę niewerbalnie z pieszymi, tak, żeby na nich nie wpadać. I najlepszą rzeczą, najbardziej skutecznym sposobem jest nie tylko dobre kierowanie rowerem, tak, jazda taka, żeby po prostu na nich nie wpaść, ale kierowanie wzrokiem tak, w tą stronę, gdzie chcecie jechać. I wtedy ludzie się jakby... Oni są przygotowani na to, że tam pojedziecie. I schodzą z drogi. I właśnie... I tak samo nie można się wpatrywać, na przykład jak ktoś idzie przed wami, albo jedzie, to nie można na niego patrzeć, bo duża szansa, że będzie konflikt taki w sensie, że nie będziecie wiadomo, czy w lewo, czy w prawo. Tylko patrzysz między nich. I wtedy skutecznie wymijacie każdego. To jest najskuteczniejsze. To jest praktycznie 100% skuteczne. Bo ludzie też widzą, nie? Człowiek jest
Jako ludzie, jako zwierzęta, zwierzęta tak samo są wyczulone na wzrok, na twarz, nie? I bardzo szybko mózg reaguje na położenie oczu. Na mimikę twarzy, tak? W rejonie oczu i tak dalej, nie? No to taka dygresyjka, nie? Rowerowa. I chyba nie zdarzyło mi się jeszcze na kogoś wpaść rowerem kiedykolwiek. Może w dawniejszych, młodych latach gdzieś tam kogoś zaczepiłem, ale już dawno temu. Dobra, zaraz będę czytał, tylko muszę się ustawić. Ale mam świetlicę, ale i wycieczki. O, to super. Teraz gramy o honor, tak, jak zwykle. Może się wystraszą twoich hamulców od roweru. No tam akurat dzisiaj hamulce piszczą, ale nie zawsze piszczą. Nie masz psy krzyknąć, och Martyny, skacz dalej. Och Martyny, skacz dalej. Są 23 głosy w ankiecie. Jak 23 głosy? 56 głosów jest. A gdzie teraz pan jest? Ciekawe. Czekajcie, bo coś tu nie gra. Nie wiem, czy czat chyba dobrze działa. To czasami się czat zacina, nie? Ale chyba jest dobrze. No ja jestem, zaraz wam powiem, gdzie dokładnie. Kuźnicza 49,55. Na Kuźniczej. To jest taka ulica, która idzie w stronę rynku, od uniwersytetu do rynku. Tutaj bokiem sobie jadę, bo ludzi nie ma. Ona w zasadzie teraz chyba jest wyłączona z ruchu kołowego. W większości tramwaj tu jedzie i sobie można chodzić pieszo i jeździć rowerkiem. No, a tu normalnie jakieś auta jeździły. No, także jestem blisko rynku, w stronę uniwersytetu. Ciągnę, cisnę, jadę. Jakub, cześć, witam pana. Cześć Jakub, witam. Neo albo Nezero, cześć. Cześć, witam. Halo Heidi, moją ostatnią deską ratunku jest ZUS. W sumie oczy nie widzą i często słyszę: ubierz drugie okulary. O jajku, nie wiem, czy to coś może pomóc. Co to za miasto? Madzia Król, aha, przy rynku. Tak, to przy rynku. A jakie to miasto? Wrocław oczywiście. Miasto zwane Wrocław. 62 głosy. Słuchajcie, bardzo ładny wynik. 62 głosy. Głosujemy. Chyba nie muszę was zachęcać. Ankietka wisi. Proste pytanie, odpowiedź jeszcze prostsza. Zachęcam do głosowania w ankiecie. No, także jadę w stronę uniwersytetu. Uniwersytet już jest widoczny. Już widzimy. Kościółek. Teraz będziemy przy samym uniwersytecie. Wrocław jest mały, to jest parę ulic na krzyż i koniec, tak? Jakiś, słuchajcie, ale te nazwy dziwne. Mama w szoku. Co to, kto to wymyśla? A tutaj jest, słuchajcie, ten bar Miś słynny. Nie wiem, czy kojarzycie. To jest taki bar mleczny słynny we Wrocławiu. Bardzo tani i rzekomo dobry. No nie wiem, czy taki dobry, ale bardzo tani na pewno i bardzo słynny. O. I to jest bar Miś. No właśnie, tu jest mało ludzi. Tutaj jest relatywnie mało, ale w samym rynku jest dość dużo. A tu mało. No tutaj mniej trochę. Ale jak są knajpy, to ludzie siedzą, nie? W knajpach jest sporo osób. Także, no tu jest fajny antykwariat. Jak ktoś lubi stare książki oczywiście. O. Tu są fajne książki. Może tak pokazywać, żeby mnie nie było widać, nie? Bo ja jestem tylko głosem. Bo tak muszę bokiem pokazywać. O. Dużo książek. O, straż pożarna przyjechała, patrzcie. A tu nawet nie patrzcie i nie wiedzie straż pożarna, bo są słupki, nie? Jeszcze jedno. To co? Słupki są i nie mogą wjechać. No nie, coś się dzieje. Dobra, nie będę się tam pchał. A nie wiadomo, co się tam dzieje.
tam straż pożarna. A tutaj patrzcie jak pusto, patrzcie jak pusto. Nie, to nie policja, to straż pożarna. Tam coś w budynku chyba Wydziału Prawa, to jest budynek Wydziału Prawa, tu po lewej. Tam podjechali, nie wiem, może coś tam wiecie. Może się coś ulatnia, albo fałszywy alarm, albo się przeciwpożarowy włączył, albo cholera wie co, nie? Oni tam muszą przyjechać. Wtedy, nie? Breslau. Ludzie chyba się zmieniają bardzo. No właśnie to jest pytanie, czy się zmieniają. To teraz ukraińskie miasto. Nie, nie ukraińskie. Nie przesadzajmy, naprawdę. Jakbyśmy, a w ogóle, słuchajcie, ukraińskie jak ukraińskie. Tutaj wszystkie języki świata, słuchaj. Nie ograniczajmy się. Teraz Dzień Taty, niedziela. O. W knajpach, ogródkach dużo ludzi. Czy oglądałem dzisiejsze mecze? Powiem tak, piąte przez dziesiąte. Piąte przez dziesiąte. Ten najważniejszy, no to tam bardziej. Co się stało? Gdzieś blisko, Jakub Piasecki. No właśnie coś się stało przy budynku prawa, ale nie wiem, chyba nic szczególnego. Chyba nic takiego wielkiego się nie stało, bo to... Wiecie, nie widać, że tak powiem, zewnętrznych przejawów, żeby miało się coś dziać. Może to być fałszywy alarm nawet. Pięknie, no bardzo, bardzo pięknie, to fakt. Tu jestem przy uniwersytecie. Trzeba to sprawdzić. No będę wracał, zaraz tamten to sprawdzę. Kupiłem laczki i ciastka. A, i ciastka tacie. O, to ładnie, to ładnie. Dyskoteki i starówka. Dyskoteki i starówka jedziesz. No jestem, tak, to jest stare miasto. Przy uniwersytecie, plac uniwersytecki. A po dyskotekach nie chodzę. Tam to się dzieje bez przerwy, duże miasto. No tak, można tak powiedzieć, tak, to jest takie miasto też studenckie, tak. No teraz już wakacje akurat, ale tak rzeczywiście tutaj jest dużo imprez, dużo knajp, lokali różnego rodzaju, dużo więcej niż kiedyś, naprawdę to się widzi, nie. Dużo więcej niż jeszcze, nie wiem, 15 lat temu, czy 20, to już w ogóle. A już nie mówiąc, słuchajcie, o czasach PRL-u, które ja troszeczkę pamiętam. Pokaż jakieś fajne laski na mieście. No, tam musiałbym podjechać. Szkoda, że wcześniej nie było live'a. A propos. Pokaż, bo w rynku różne tam właśnie grupki pięknych kobiet, oczywiście, się kręcą. Podnieś pan tę kamerę wyżej, bo widzimy te chodniki popsute tylko, a chcemy widzieć budynki. Okej. Ja też tak kieruję telefon nisko, bo nie jestem tak wysoki. Bliżej mi do chodnika. A muszę czytać. Pozdrawiam z Holandii, rodowity Lubelak. Pozdrawiam. Nie byłem ani w Holandii, ani w Lublinie, ale pozdrawiam. A to podjedź i tam i nam pokażesz. No jak będę wracał, to mogę podjechać i pokazać. 86 głosów w ankiecie. Głosujemy. No dobra, budynki, tak? Proszę bardzo. Uniwersytet Wrocławski, ulica Kuźnicza 35. Proszę bardzo. Okamerowany. I tu jeszcze, słuchajcie, stara tabliczka, chyba przedwojenna z numeracją. Ten 35-30. To jest stara tabliczka. Wygląda na przedwojenną w każdym razie. To jest bardzo... No to jest gmach główny, nie? Gmach główny uniwersytetu. Znaczy tutaj jest gmach główny, tak? A tu jest kościół uniwersytecki, zwany potocznie uniwersyteckim. O, i tu mamy... To takie opisy są, nie? Kościół pod wezwanie Najświętszego imienia Jezus. Bardzo ładny w środku. Kiedyś chyba tam się wybiorę i sfilmuję, sfotografuję, bo bardzo ładne wyposażenie jest w tym kościele. No. Bardzo fajny kościół, bardzo mi się podoba ten budynek. Jeden z moich ulubionych we Wrocławiu. On nie jest taki, wiecie, tutaj jest dużo gotyku, tak? To jest XVII wiek, więc nie aż tak stary, ale też piękny. Bardzo piękny kościół. No i gmach główny, nie? No oświetlony porządnie, aż za mocno według mnie. Ten kościół lepiej jest oświetlony, tak dyskretniej, tak? A gmach główny to tak trochę jak galeria handlowa, może trochę za bardzo. No, ale to kwestia gustu, nie? Fajny content, dzięki. Ostrów Tumski warto pokazać. No właśnie, tak, ja muszę się wybrać, bo ja byłem na Ostrowie Tumskim swego czasu, ostatnio 2 tygodnie temu chyba też, w nocy jakoś, czy 3 tygodnie temu.
Ale czy ja tam live'a robiłem, to już nie pamiętam. Chyba tak, słuchajcie, tak, robiłem. Jedna z widzek nawet zażyczyła, wydała mi takie życzenie, żeby znaleźć platan, zadanie. No i znalazłem ten platan, piękny platan za katedrą, pomnik przyrody. No będę musiał jeszcze się wybrać, może też za dnia się wybiorę. Co wolisz, chodzić pieszo czy jeździć rowerem? Szczerze to wolę, chyba jednak wolę jeździć rowerem. Ale pieszo też chodzę trochę. Tak. Tak, to jest piękny kościół, no właśnie, właśnie. Ja lubię pana oglądać, dziękuję, ale bez pan. Tutaj może nie panujmy sobie. Tak. Kościółek piękny, barokowy, słuchajcie, bardzo ładny. Jak we Włoszech, tak się kojarzy mi. Nie wiem dlaczego. No dlaczego, bo tam takich dużo też jest, tak? No ja lubię starą architekturę generalnie. Nie jestem jakimś znawcą, ale... No i tutaj gmach główny uniwersytetu. Ale widzicie, no to już jest to samo centrum. Tam już jest dalsza część Wrocławia, bardziej może prozaiczna. A tutaj jest szermierz, fontanna. Tylko ja nie wiem, czy mi nie zrobią bana za tą fontannę. Ona jest specyficzna. Tumski też ma tam kościół piękny, z tego co pamiętam, wieżę widokową. No tak, katedra. Na katedrze jest wieża widokowa. Na katedrze. Ale powiem szczerze, że nie byłem nigdy tam i raczej się nie wybieram na takie wysokości. Nie lubię takich wysokości. Ja tak jak powiedziałem, jestem przyziemny, bardziej przy chodniku. A tu wieje strasznie z tej bramy. Idę stąd, bo tu wieje. Ale tu wieje, ja nie mogę. No a tutaj jest fontanna. Szermierz. Ona chyba jakaś ocenzurowana, ta fontanna jest. Oni ją remontowali, renowację robili. No i jedziemy po prawej stronie, mamy gmach główny uniwersytetu. Takie piękne, a tu już ludzi mało, nie? Tutaj kiedyś był taki fajny antykwariat gdzieś z boku. Ale już nie ma. Nie pamiętam. Kiedyś chodziłem po antykwariatach, szukałem książek o ptakach, ornitologicznych książek. Bo się interesowałem ornitologią dawnych. O, przepraszam, to nie ja, to tylko mój hamulec. O, widzicie, jakie piękne architektonicznie. Można sobie architekturę oglądnąć. Uniwersytetu, budynku. Co to kapie? Coś padać zaczyna? Czyżby? Coś mi kapło. Albo z dachu kapie, nie wiem. No. I Wrocław, słuchajcie, Wrocław. Jak wakacje może wyjazd na Bydgoszcz? O, nie wiem, mało czasu. Bydgoszcz. Kiedyś przejeżdżałem przez Bydgoszcz w 2020 roku. W nocy, w środku nocy. Śmignąłem przez Bydgoszcz, widziałem liczne blokowiska. Jakaś taka skarpa była, budynek na takiej skarpie. Nie wiem, co to było. Mam chyba nawet na telefonie jakieś krótkie nagranie, jak jechałem przez Bydgoszcz. Ktoś tutaj, kurde, widzę. Straż pożarna, gdzieś tutaj jeszcze odblask jest, od straży pożarnej. No i tu jeszcze z drugiej strony widoczek. O, no uniwersytet, ale będę wracał tą samą drogą chyba. Niech pana robią pijaczką i Niech pana robią pijaczką i rozbieranką. Tak. Bana mogą... Co ci tak hamulce piszczą? No właśnie piszczą, no bo jest wilgotno, mokro. Jest strasznie duża wilgotność po deszczu. I one zawsze jak jest wilgotno, to tak piszczą. Niedobre, no. Jak jest sucho, to nie piszczą. Postaram się nie hamować po prostu. Będę tak jechał, żeby nie trzeba było hamować. Albo butem, z buta. Tu jest ładne miejsce. To lubię to miejsce. Tutaj taki widoczek jest fajny. Ten gmach to podobny jak w Niemczech, zabytki tylko tam jeszcze większe są. No tak, tak, to jest zresztą, no nie trudno, wiecie, no to jest budynek, który zbudowali Niemcy, tak? To jest uniwersytet powstał wrocławski w Breslau jeszcze w 1811 roku, więc no było to miasto w owym czasie niemieckie, także dużo jest tu takich akcentów architektonicznych właśnie jak w Niemczech, z tego właśnie powodu, tak? Niemcy dużo pięknych gmachów zostawili, cała ta urbanistyka i tak dalej. No dużo by mówić, no tam
Plac Uniwersytecki. No więc tak, tak, no to jest właśnie ten styl, tak? Barokowy. To jest barok. Czy mieszkam we Wrocławiu, Bartosz Kaluza? Tak. Mieszkam we Wrocławiu i jestem aktualnie właśnie we Wrocławiu. Konto o wszystkim. Czy znasz Harlunę? Nie, nie znam. Nie znam żadnej Harluny. Nie mogę doczytać tego różowego. Co to jest? Einsklemch. Aha. Ciekawe to jest, pytają się, gdzie jesteś, a nikt nie podszedł. No, może... Może nie mogą mnie schwytać, dogonić, bo ja szybko się przemieszczam. Piękne, naprawdę, wróć... pięknie, naprawdę, wróć nocą, piękny. 101 głosów. 101 głosów. No, Wrocław jest piękny, tak? W zasadzie jest piękny, chociaż... Ja zawsze powtarzam, jestem krytyczny wobec Wrocławia, tego, co tutaj się dzieje, władze różne rzeczy robią. Ale wiecie, no nie ma co narzekać. Wszędzie jest jakoś. A czy jest idealnie? Pewnie nie jest, ale co z tego? Trudno. No. Natomiast rzeczywiście, Wrocław jest taki... No robi też wrażenie. Na pewno jeżeli... Ja tutaj mieszkam dość dawno i te widoki są takie troszeczkę dla mnie... No nie powiem oklepane, tak? Bo one są piękne, tylko one są mi znane, więc to już nie robi tak, aż tak wielkiego wrażenia, tak? Ale jeżeli ktoś turystycznie na przykład przyjedzie tu po raz pierwszy, no to rzeczywiście to musi robić wrażenie duże, tak? Na pewno. Na pewno musi to robić duże wrażenie, bo to jednak jest... Szczególnie w ostatnich latach, tak? Bo to naprawdę się bardzo zmieniło, bardzo się zmieniło. W jakiś tam sposób to o to dbają w sumie, także... No tam dalej. Dalej coś się tam dzieje, ale zaraz będę wracał, to zobaczę, bo tam stoją. Kościółeczek. No, a tutaj przed nami gmach Ossolineum. Ossolineum to jest taka... Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. No to jest taki zakład gromadzący różne zbiory muzealne i również wydający książki. Jest wydawnictwo Ossolineum, słynne, na przykład redagujące taką serię wydawniczą Biblioteka Narodowa. Ossolineum właśnie to wydaje. Takie białe, kiedyś to były, dalej chyba są takie białe książki z takim okładka, z takim ornamentem charakterystycznym. To jest właśnie Ossolineum. Wydawnictwo i no, chyba jeszcze jest, wydaje mi się, że jest tam. Dużo rzeczy się zmienia w tym kraju, ale wydawnictwo Ossolineum myślę, że jest nadal. Chociaż słyszałem, że mieli coś tam zakończyć tą serię Biblioteka Narodowa. Wydaje mi się, że to słaby pomysł i chyba jednak nie zakończyli Ossolineum. Co to za miasto? To jest Wrocław. DK. Ładnie, ale niebezpiecznie. Czy ja wiem? W sumie może są miejsca bezpieczne i są niebezpieczne. Słuchajcie, są też, wiecie... Są też zachowania niebezpieczne, które czasami powodują niebezpieczne sytuacje. No, i tu mamy kościół. Jeszcze z tej strony. Bardzo piękne. No pięknie to wygląda dla mnie. To jest genialnie. Mam nadzieję, że tutaj czegoś nie zbudują w tym miejscu. Tu parking jakiś jest prywatny, ale szkoda by było, żeby tutaj... Tutaj by było fajnie, jakby był jakiś ten, nie? Jakiś skwerek fajny. O, jeszcze. Także Monika, nigdzie nie jest idealnie, wszędzie coś się dzieje. Dokładnie. Jak mieszkałem tam 15 lat temu, to mam sentyment. Mam sentyment, ale nie chciałabym już tam mieszkać, bo za duże miasto, brakowało mi natury, tak jak w Zielonej Górze. Jan Mirosław, pozdrawiam z Bratysławy późnym wieczorem. Pozdrawiam cię, Jan, pozdrawiam. Franutek. Dobrze mówię? Franutek, Frankę. Wrosiu, spoko luz. Madzia Król. Wiesz, że w Zielonej też są krasnoludki, tylko wyglądają jak chochliki lub trole. O, nie wiedziałem. Bo są takie śmieszne, brzydkie. Ale mają nazwę Bachusy. A, Bachusy, tak, bo tam... Zgadza się, tak, to kojarzę, bo tam kiedyś były te Bachusy, no to od Bachusa, tak, tego greckiego boga wina, to
nawiązuje do tych winnic, które w Lubuskim chyba były, czy są nawet jeszcze. No dawniej nawet za PRL-u były. I przed wojną. Pozdrawiam z Krakowa, Monika Antończyk. Pozdrawiam cię, Monika. Bachusy. No, a tu jesteśmy przed Ossolineum. Tu jest taki fajny ogródek, taki dziedziniec. Tu za dnia można sobie wejść i usiąść. Bardzo ładny. Tam nawet jakaś kawiarnia jest. Trzeba patrzeć, czy jakiś tramwaj nie skrada się. O, widzicie? I tu jest zamknięte oczywiście o tej godzinie, ale normalnie tutaj za dnia można sobie przyjść i byłem tam, bardzo fajnie, tak kameralnie, cisza, taka cisza, fajnie. Dobra, jadę teraz, słuchajcie, już teraz tą uliczką, co to za ulica, już nie pamiętam, co mnie nie pytać. Tramwaje jeżdżą. Kiedyś, słuchajcie, to te wszystkie budowle to nie były w ogóle podświetlone, nie? To była jak wielka sensacja, jak zaczęli je podświetlać kiedyś. Kościół świętego Macieja tutaj jest. Jesteśmy pod kościołem świętego Macieja. No i zaczęli podświetlać budynki, to była wielka sensacja. Jak ten uniwersytet podświetlili, ja pamiętam, to było... W wiadomościach mówili, o, że będzie podświetlony uniwersytet. A teraz to już wszystko podświetlone. Raz to wygląda dobrze, raz gorzej, raz lepiej, nie? To jest kwestia gustu. No niektóre obiekty można też sobie w ten sposób podziwiać, tutaj tą architekturę, ten detal, tak? To fajnie jest, że tak powiem, uwidocznione, tak? Jak się podświetla, no ale to... Szewska, właśnie, dobrze. Co się szlajesz po nocy? A, bo lubię. Pozdrawiam, Anna Pocherzewska, pozdrawiam. Anna, pozdrawiamy cię. Lena, ile mam lat? Nie ujawniam, ile mam lat. Tajemnica, zgadujcie. Madzia Król, przyjedź we wrześniu na winobranie do Zielonej. O, żeby tylko był czas. Star Stable i nie tylko. Womp. Halo Heidi, u Niemców to takie nieładne krasnale, brody, bez oczu, noc jak bąbel i nogi, patyki, a no to paskudne, tak. Monika, Franutek Frankę jest dorosły, więc może. Pozdrowisz, Star Stable, pozdrawiam cię. Madzia Król, pięknie, naprawdę oczu nie mogę oderwać. No cieszę się. Mam nadzieję, że jest w miarę dobra jakość obrazu. Monika też się szlajesz, Anna Pecherzewska. Dobrej, Artur Boguś, dobrej nocki, ziomuś, pozdro od Artmon86, pozdrawiam cię, Artmon, tudzież Artur. Dariusz Chlebowski, hej, o Dariusz, witam ciebie, Zuzanna Kopeć, pokażesz Instytut Archeologii. Jak, słuchajcie, on jest tutaj zaraz obok chyba, jak znajdę, to pokażę. Franutek, Frankę, nie, ja jestem w domu, a co? 116 głosów, słuchajcie. Instytut Archeologii. A ja sobie tutaj wykręcę i postaram się znaleźć. Jakieś tam byłem w tym budynku, ale nie wiem, czy go znajdę. O, tutaj jeszcze kościółek, tak? Świętego Macieja. Możemy sobie podziwiać detal, tak? Cegiełki. Mam nadzieję, że... Dobra, i jadziemy dalej. A tutaj cisza i spokój. W ogóle ludzi tu nie ma, słuchajcie. To taki pomnik to jest... Co to będzie, słuchajcie? Nie doczytam teraz. Dobra, nie, ja tu przyjadę kiedy indziej. Nie będę się wymądrzał, dobra. Tu jest jakiś instytut, ale gdzie jest ta archeologia, żebym ja sobie... Ona gdzieś tu blisko jest.
A zobaczymy, co jest tutaj. Proszę mnie naprowadzać. Uniwersytet Wrocławski. Znalazłem, proszę. Instytut Archeologii. Otóż jest. Instytut Archeologii. Może jeszcze z oddalenia pokażemy. O, tutaj Instytut Archeologii. Troszeczkę nam latarnia tutaj. Monika Antończuk, Franutek, nie ja, jestem w domu, a to było. To idźcie, poszlaj i włącz wideo. No, piękne obiekty, Dariusz Szobowski, tak, zgadza się. O, w końcu pada, bo, a pada u ciebie, o, proszę bardzo, u mnie nie pada. Pozdrawiam, wiesz, Anna z domu. Będę oglądał, a, byle oglądał. No, szlajać to się po knajpach nie będę, ale po mieście mogę. Czekajcie jeszcze. Tutaj strasznie zastawione autami, wiecie? O, Instytut Archeologii. O, tutaj, ciach. To jest Instytut Archeologii. O, teraz chyba w miarę było widać. Dobra. Tak sam bujasz. No, nie, no z wami, jak sam, Artur. Ładnie, no faktycznie nie ma ludzi. No tutaj, tutaj mało, mało ludzi jest. Tu z boku malutko. Jan Nepomucen. Tak, chyba masz rację. To chyba Jan Nepomucen. Dobrze. Zapukaj do kruchty. Nie, może jednak nie. Madzia Król, ślicznie, do której robisz live. Nie wiem, na razie jest dosyć dobra frekwencja i na razie chyba jeszcze chwilkę porobię, no przynajmniej aż dojadę do rynku, to myślę, że do tego miejsca będę robił. Czy... Nie no, sam jak sam, no przecież wy jesteście tutaj na telefonie. Franutek, zaczep kogoś, powiedz, że jesteś ciekawy, jak mu dzień minął. Nie, no ludzie są zajęci sobą, słuchajcie. Po mieście możesz, pozdrawiam, KS. Dariusz Lebowski, masz czapeczkę z Daszkiem? Chyba cię widzę. Możliwe. Nie chwilkę, a jedziesz tam z TV. Z TV. Stef, na nie chwilkę, nie sprecyzuj. Stalker. No i Stefał? Darek, bierz go, złap go. No wiesz, zawsze ją mam, także... A tutaj jest jakiś Instytut Kulturoznawstwa. O. I jakiś protest, czy coś, strajk, nie wiem, jakaś afera, coś w wiadomościach pisali. Instytut Kulturoznawstwa. O. A tu brama. O, tu można sobie zajrzeć chyba nawet. Albo nie. O, tutaj ludzie siedzą. Słuchajcie, tam strajk jest jakiś, czy coś w tym guście. No. Strajk studentów. No, a tutaj gdzieś chyba jest Instytut Anglistyki. Szanowni Państwo. Jestem z gwiazd, z góry widzę. O, to nie ja. Z gwiazd. Mój kuzyn informatyka studiował w Poznaniu, ale tu patrzcie, co to za jakieś podwórko znalazłem. Patrzcie. Widzicie? Jakie tu niebezpieczne miejsce, jak w Bronxie. Jak w Nowym Jorku, słuchajcie. New York.
Słuchajcie, co tutaj wy... Co wy tu piszecie? Nie, no ja czapkę zawsze mam. Czapkę to czasami widać też... Kurde, coś tu mignęło mi, moment. Czapeczkę było widać na cieniu, hehe. No, na cieniu też, ale ja czasami na przykład zrobię taki ruch, że może być widoczne. Masz GoPro czy z telefonu? Tak, z telefonu. Ja nie wiem, czy to by się z GoPro, to musiałbym z jakimś kablem chyba. Albo nie, nie musiałbym. Mógłbym mieć połączone GoPro tym. No, jak to się nazywa? Blue coś tam. Nie pomyślałem o tym, rzeczywiście mógłbym, ale ja myślę, żeby to trwało strasznie. A GoPro bardzo w GoPro bardzo szybko bateria siada, słuchajcie. Bardzo szybko. Kurde, nie widzę, co piszecie. Czekajcie, muszę sobie oczy przetrzeć. Franutek, ciebie też widzę, lekko łysiejesz. Darek Gwiazdo, daj prezenta. Monika, na razie ja już idę, pozdrawiam ciebie i cały czat. Pozdrawiam również ciebie, dziękuję za odwiedziny. Franutek, hehe, no za kola ziomek szczytnie. Madzia, a to nie widziałem. Blokada. Anna Pecherzewska, blokada. Zależy, jak GoPro ogarniesz. No właśnie, zdarzało się, że ja chyba podłączałem GoPro do telefonu, ale kurde, czy to będzie dobrze nadawało, to nie wiem. To jest właśnie pytanie. Musiałem to kiedyś przetestować, słuchajcie. Tyle, że wiesz, z GoPro to jest ten problem, że ona na światło źle reaguje. O. Ona słabo nagrywa w słabym świetle. Tak, także telefon ten no dużo lepiej sobie radzi niż GoPro w słabym oświetleniu, chyba że jakieś nowsze wersje GoPro, bo ja mam 7, więc to już nie jest taka nowa, nie? Ona była nowa, jak ją kupowałem. Także być może, słuchajcie, być może nowsze modele lepiej sobie radzą, ale ta moja to nie za bardzo. Idzie GoPro z telefonem połączyć. Tak, ja wiem, bo to tam nawet jest takie oprogramowanie, tak. Jak ten Wrocław jest różnorodny, tu zabytki, a tu takie podwórko. Tak, słuchajcie, bo to tak wygląda, że już się odniosę do tego. W szybie mignął. Ale miałbyś wolne ręce, tak. No tak, ale w sumie musiałbym to gdzieś zamocować. No niby racja, nie? Ja bym musiał sobie tak po mieście live'a zrobić, wszystkich was zaproszę na show. O to by było. Ciekawe, w jakim mieście. W jakim mieście byś zrobił tego live'a? Za kola sobie pokażę. Hej. Ich mag pizza. Hej, hej. Madzia Król, co to za ulica teraz? Nie pamiętam. Nie wiem, tu jest budynek anglistyki po lewej. Hej, co robisz? Toster. Zaraz sprawdzę, jaka ulica. Anna, podłączasz do blokady, ja wiem, skupowalesz. Podłączasz do blokady. Konik polny. Witek zamknięty. Jaki Witek? Kask na rower. A, dobra, kask na rower. No, kask na rower? Gdzie ja w kasku będę jeździł? Franutek pewnie od... Udy tak masz. Londyn. Elo. Albo na szelkach. No, niby tak. W sumie tak. Dalek, nie wiem, byłem mały, nie miałem luz. Nie miałem lustra. A, nie miałem lustra, dobra, pokaż okolice. Obróć się. Już, zaraz się obrócę. Ulica to się nazywa, nie wiem jak, nie pamiętam. Natomiast co do tych kontrastów, to rzeczywiście, słuchajcie, w Wrocławiu to jest tak, że jest dużo zabytkowych budynków, a obok takie, o, plomby, tak nazwijmy to, bloczyska, to jest z PRL-u budynek z lat 60. chyba.
Słuchajcie, dlatego, że tutaj były straszne zniszczenia w czasie wojny i to na przykład te budynki stare, które widzimy, to w dużej części są odremontowane, one były w bardzo dużym stopniu zniszczone, tylko te takie ważniejsze zabytki odbudowano, niektórych zaś nie. No i jakieś tam na przykład kamienice były stare, które były w bardzo złym stanie, no to tego nie odbudowywano. Za PRL-u postawiono bloki takie, wiecie, no PRL-owskie, tak, w stylu jaki budowano wówczas. Więc dlatego są takie kontrasty. Tutaj wszędzie po prostu były niesamowite ruiny, tak? Ja nawet tu pamiętam jeszcze na początku lat 90. w wielu miejscach koło rynku były zrujnowane jeszcze resztki ruin, tak? I do dzisiaj we Wrocławiu są ruiny w niektórych miejscach. Także to tak z tego właśnie wynika, z tych zniszczeń. Także tutaj mamy na przykład no po prostu takie o, tak? Nic nadzwyczajnego. Nie będę może głośno gadał, bo tu ludziom, ludzie mają okna otwarte i ludzie mają okno, nie będę im zakłócał ciszy. Już późno, ale ja wiem, czy ja tak zakłócam, to i tak jest głośno. No więc stąd, a ten budynek na przykład tutaj, o, to wybudowali w 90, nie wiem, 90 roku gdzieś. No, także stąd takie różnice. Ja jestem tam. Franutek, jak robisz między... to ci nie potrzeba. Tak, blok PRL, pamiętam to miejsce, ale nie wiem, co to za ulica, czy to jakiś plac. To jest ulica, zaraz dojadę do tabliczki. Ja nie pamiętam tych nazw tutaj, wszystkich ulic wokół rynku, powiem wam szczerze, powiem ci szczerze. Czekajcie, tu nie mogę kierować na prawo, bo są szyby. Nie będzie mnie widać. A ja jestem tylko głosem. To jest... Nożownicza. To jest ulica Nożownicza. Już teraz wszystko jasne, Nożownicza. Ulica Nożownicza. Artur, śmigam rowerem, hulaśką, już taką konkret, jadę na GoPro, wszystko ogarniam i mam na kasku dwa, mam na karcie na szelkach, na klacie na szelkach. Obraz piękny, potem wrzucasz i oglądasz, poezja. No muszę kiedyś przetestować ten. Ja trochę z GoPro nagrywałem, no ale z SJ-cam też takie były podróby. Mam dwa modele tego SJ-cama. Takie w miarę, no. Nie umywa się do GoPro oczywiście, no ale cenowo było takie w miarę. Ten SJ-cam. A wiecie co było? A wiecie co by było fajne, jakby w jakimś mieście na takim, na przykład takim Wrocku, by nazwali jakąś ulicę walentynkową i 14 lutego by się tak działo coś tak tematycznie. Love. Czy masz wakacje? Takie pytanie. Czy masz wakacje? Kurde, ale piszecie dużo. Pozdrowienia z Petersburga. Dojedziesz do domu. No dojadę, powoli. No jeszcze do domu to mam kawałek. Do domu to mam jeszcze dosyć daleko. Ale słuchajcie, albo będę wracał Grabiszyńską, albo Powstańców Śląskich. Bo to najszybciej, nie? Tam się dość dobrze jedzie, może już światła będą wyłączone, to będzie można jechać szybciej. Także to już szybki powrót będzie. Tylko muszę się tutaj wydostać z tego rynku, nie? No ale tu jeszcze kawałeczek sobie podjadę, pokręcę się jeszcze chwilkę, zobaczymy co w rynku się dzieje. No tu jest księgarnia PWN, Kuźnicza i jeszcze jakaś, zaraz zobaczymy. Ja kompletnie tych ulic nie pamiętam, która jest która, kurczę, naprawdę. Zaraz rzucę okiem. A, Kotlarska, dobra. No i zbliżamy się nieuchronnie do rynku, proszę Państwa. Ale tłumy dzisiaj i tak ciepło, naprawdę jest tak ciepło. W ogóle tutaj wśród murów jest zawsze dużo cieplej, nie, niż tam u mnie na przykład, gdzieś na południowym zachodzie miasta. Tu jakieś kluby, ale tam alkoholu, ojejku, cała ściana.
50 metrów kwadratowych ściany. Zajęte alkoholami. Przerażające. A niektóre lokale są już zamknięte, restauracje, ale otwierają się te kluby wszystkie różne, tak? Tutaj widzicie, to jest, tutaj zawsze jest największe skupisko ludzi. Jakiś biały nalew, co to? Tutaj jakieś, o, klubiska, jakieś jedno klubisko, drugie, dziesiąte, wiecie o co chodzi. Jakieś występy, niewystępy. Ludzie głośni już są o tej godzinie. A nawet nie wiem o co tam chodzi. Hałas robią. Robią hałas, słuchajcie. No coś to taka dzisiaj duża frekwencja u mnie na pokoiku. Co to się dzieje? Może jakiś rekord będzie dzisiaj. Rekord frekwencji, słuchajcie. No mamy 144 głosy w ankiecie, czyli bardzo dużo, słuchajcie. Tak do 200 to będzie może rekord nawet. Patrzcie, tutaj niektóre lokale puste, a niektóre pełne, o. I różne języki słychać, różne języki. Słuchajcie, o, pijalnia czekolady, ale tu pusto, o, na przykład. A tutaj pijalnia wódki jakaś pewnie, albo coś w tym guście i pełno. O tej godzinie nikt czekolady już nie pije. To jest godzina na inne substancje. Ja zaraz sobie gdzieś, nie czytam was teraz, bo muszę tutaj pilnować przechodniów. Ja muszę pilnować przechodniów. Wsłuchuję się w języki, słuchajcie. Słyszałem przed chwilą, oprócz polskiego, słyszałem hiszpański. Jeżeli już nawiążę do wypowiedzi, że to jest miasto ukraińskie. To jest też w jakimś procencie hiszpańskie. A tu jakąś scenę budują. Nie, no ale wiemy jak jest, nie? No ale to tak... Tak to jest, nie? Geopolityka i jest jaka jest i wiecie, sprawy społeczne i tak dalej. No to jest jak jest, no. Nie ma co się tym aż tak wszystkim bardzo przejmować, słuchajcie. Oby było fajnie. Tu jakąś scenę budują, nie wiem co to za scena, a tutaj jest dopiero ile ludzi, w tym Spiszu. Spisz, słuchajcie, to jest jedna z najstarszych knajp we Wrocławiu, ten Spisz. I tam w podziemiach jeszcze, to znaczy najstarszych, tam i przed wojną była knajpa, tyle że ona się nie nazywała Spisz oczywiście. No, a tutaj woda się leje, widzicie? Jaki ten? Krasnal puszcza wodę. Krasnal wodę puszcza, słuchajcie. I ten Spisz to była jedna z pierwszych takich dużych knajp, takich droższych, klasy powiedzmy wyższej troszeczkę cenowo, ale jakościowo też, które otworzyli w latach 90. Ja tam miałem okazję być, co ciekawe, będąc młodym bardzo człowiekiem w tej knajpie na obiedzie wystawnym. Także była tam, było to takie rzeczywiście wrażenie dosyć ciekawe. Dobra. Ale piszecie dzisiaj. Ja nie mogę. Ja muszę to przeczytać. Dobra. Pracowałem na Grabiszyńskiej w 2006. Pozdrawiam z Chorzowa. Ja już nigdy nie pamiętam tych bocznych uliczek koło rynku. No właśnie, ja tak samo. No dokładnie, ja w sypialni już siedzę przy... Przy czym? Przy czymś tam, nie doczytam. Lecę. Heja, serwam na pierogi. No heja. Wracaj bezpiecznie, jak najbardziej. Sączę bro, więc zdrówko. Uważaj, żeby cię nie zaczepiali, bo tam to się dzieje. Dużo podpitych. A tam. Nie ma problemu, jakoś sobie dam radę. Ale dzięki za troskę, dzięki.
ile ludzi tak jest. Pamiętam, jak rynek był jeszcze przed remontem. No, ja tak samo pamiętam, pamiętam. I potem prezydent Wrocławia w incognito, przebrany w czapeczkę i w okulary, chodził i w wiadomościach go pokazali, że wizytuje rynek po remoncie. Pamiętam, Bogdan Zdrojewski, oczywiście. Uważaj na nich. Uważam, bo fajnie prawisz, ziomuś. Dzięki, wódka. Dariusz Lebowski, wódka. No, ja tak żartowałem z tą wódką, ale wiecie, różne rzeczy tu piją. Wlej płyn do mycia naczyń do fontanny. Nie mam przy sobie. Lepiej bezpiecznie, tak jest. Szukaj setkę, tam takie dobre jedzenie było. Tatar dobry, ale pięknie. Ale nie mam pojęcia, tu jest tyle knajp, że chyba nie znajdę. Z tym płynem dobry pomysł. Spisz ma najlepsze piwko. Spisz coś pięknego, tylko nie pije alko. No ja tak samo właśnie, nie piję alko. Tak samo. Madzia, czemu płyn w fontannie to stary, dobry numer, o który jedziesz do domu, wszystko fajnie, lubię Cię słuchać, dzięki, o który jedziesz do domu, no bo niedługo będę musiał wracać już, bo już późno, nie? Która to godzina? 23.50, o kurczę, a ja myślałem, że 21. Nie no, żartuję. 149 głosów mamy, słuchajcie. Wszystkie wiadomości, dobra. Okej, okay. I tak, no Spisz pamiętam, słuchajcie, ja byłem w Spiszu w 93 roku, albo 92, nie, chyba trzecim, nie pamiętam, trzeci, tam na dole, w tych podziemiach, w tych piwnicach restauracyjnych, które, kurczę, widziałem na zdjęciach, to chyba się niewiele zmieniło od czasów przedwojennych. Takie boazerie są charakterystyczne, takie siedziska przy ścianach, w drewnie, wszystko. No i tam były, słuchajcie, to mówię, 93 rok, Spisz uchodził za jedno z takich, bo to był browar, tak? I restauracja, tam piwo robili. Nie wiem, może dalej robią, nie wiem. No i tam rzeczywiście robiło to na mnie wrażenie z dwóch powodów. Po pierwsze, że to było zupełnie co innego niż w PRL-u, to raz, a dwa, to, że no, nie miałem dużego doświadczenia wchodzenia po knajpach, po restauracjach, więc takie coś to było dla mnie spektakl, nie? To był Spisz. No i do dzisiaj ten Spisz działa. Jutro masz wolne. No, jutro mam wolne, tak. A skąd ty wiesz, że mam wolne w ogóle? No, mam wolne. Wody są 3 do mycia, 2 do picia, 3 do pici. No i to mam wolne, ale jakie ja mogę mieć wolne, jak ja muszę live'y robić? Jak ja muszę tu pilnować YouTube'a, no to jakie to wolne? Ja muszę od samego rana planować harmonogram live'ów, no to wiesz, to się tak mówi, nie? Jestem pod ratuszem, słuchajcie, przy Fredrze. Dobra, powolutku w Świdnicką będę się udawał. A tu coś, nie wiem, o, wodę zamykają. A tu ratusz, wejście główne do ratusza, słuchajcie. O, wieża ratuszowa i to jest ratusz. Wrocławski. Stare cegiełki. No a pod spodem piwnica Świdnicka, knajpa, jedna z najstarszych. Kiedyś o złej sławie, takiej niezbyt dobrej sławie, piwnica Świdnicka, ale podobno teraz już jest o lepszą marynomę w obecnym czasie. Ale kiedyś to raczej nie uchodziła za zbyt dobre. W 80-tych latach szczególnie i jeszcze w 90-tych nie uchodziła za jakiś tam szczyt luksusu i jakości. Wodę się, muszę się napić. O, widzicie, co ja piję? W piątkowy wieczór takie rzeczy muszę pić. Pilnuj Fredry, konik polny. Za to Cię kochamy, o kurczę, że wolisz wolne, a lecisz z tematem. No, no właśnie, no bo jakoś tak... Gangusy? Gdzie? Tu? Nie, tu nie ma gangusów raczej. Sobie tu z boku stanę, bo tu ludzi nie ma i można sobie chwilkę postać i nikt nas nie potrąca. Ten ratusz też robi wrażenie. Jak sobie przyjedziecie, zobaczycie ratusz. Bardzo piękny budynek. Dobrze, że... Nie... No, on też ucierpiał w czasie wojny, no ale na szczęście wiecie. A... Przed wojną były plany, żeby tutaj, w tym miejscu, postawić bardzo wysoki budynek, wieżowiec taki, w którym Rada Miasta miała być. Bo to jest budynek z lat 60. XIX wieku, ten tutaj. To jest
Nowa Rada Miejska. Dzisiaj tutaj zresztą Rada Miejska jest, prawda? Tu się mieści siedziba Rady Miejskiej w tym budynku. No i oni planowali to wyburzyć i taki ekspresjonistyczny, wysoki wieżowiec postawić. Niemcy, ale nie zrealizowali, bo wojna wybuchła, także ten budynek pozostał. To jest chyba 1860 któryś rok budowa. No więc, natomiast w rynku powstał nowoczesny gmach przed wojną, który... Moment, sekundę. Patrzcie, co znalazłem. Wczoraj jechałem przez wspólną drogę. Patrzcie, kłos zboża. W rynku kłos zboża. Ale on nie jest z rynku, tylko on mi się do roweru przyczepił i z nim tak jeżdżę. Musiałem w przespolną drogę, żebym jechał i mi się to wczepiło. Dobra, trzeba go schować. Nie wyrzucę go przecież, taki kłos. Każdy kłos na wagę złota. No i wybudowali, słuchajcie, ten budynek. Nowoczesny, nowe czasy. Ja już nie pamiętam dokładnego daty budowy, ale ten budynek jest tutaj. To jest ten budynek, patrzcie. To jest przedwojenny budynek. Wygląda bardzo współcześnie. Tam jest Bank Zachodni chyba, czy coś. O ten. I to jest poniemiecki budynek. I właśnie w podobnym stylu miał być budowany ten ratusz. Tylko bardziej taki okazały, nie? Bardziej dużo wyższy, więcej kondygnacji miał mieć. No, strasznie tutaj światła walą w obiekty, w te boczne takie, kurde. I ciężko. O, i to jest budynek właśnie w takim stylu. No taki modernizm to jest, nie? Ale to jest przedwojenny budynek. Przedwojenny budynek to jest. Może się wydawać, że on jest, słuchajcie, powojenny, tak? Bo wygląda tak jak z PRL-u. Nie, nic podobnego. To jest przedwojenny budynek. Budynek banku. Tam jest... On zresztą był bankiem. I był planowany jako bank, tak? Także tylko tam widzę, że nie przejedziemy, bo tutaj jakieś... Tu jest jakaś scena czy coś. I co ciekawe, nie było tam klatki schodowej pierwotnie, tylko winda. Rozumiecie, o co chodzi? Zaplanowali budynek bez klatek schodowych. Tylko winda miała jeździć, ale zmienili to, także... Dobra, podjedziemy jeszcze do tego budynku i... A tutaj te kamienice, co widzimy, to bardzo wiele z nich po prostu była w ruinie, albo w ogóle ich nie było, to odbudowali. Więc to się wydaje, to nie są takie wszystkie oryginalne obiekty, nie? Bardzo dużo tych obiektów było w ruinie całkowitej. I to jest ten budynek, nie? Tutaj jest Santander teraz. O, i to jest budynek przedwojenny. Dobra, jadę dalej, bo już późno, północ już, także trzeba uciekać stąd, ewakuować się. Ja już Świdnicką nie będę jechał, bo nie chcę mi się tam wymijać ludzi wszystkich. Dobra, jestem na Placu Solnym, słuchajcie. Ostatni rzut oka na ryneczek, piękny i ratusz, o. Te boczne światła powodują taką mgiełkę świetlną, że zakłócają po prostu widok, nie? Dosyć mocno. O, i tam mamy ratusz i ciach. Plac Solny, słuchajcie, dobra, ja zmywam się stąd powoli, bo już jest późno. Wjadę sobie w ten Plac Solny. Tutaj mniej ludzi, a tu handlują kwiatami. O, widzicie? Tutaj są odwieczne stragany z kwiatami. Odwieczne. Pszenica. Nie, no promili tam... Jeżeli mi ktoś nie dolał, to promili tam nie ma. Madzia Król, pokaż jutro koło Grunwaldzkiego... A, kredkę i ołówek. No, jeżeli tylko się wybiorę w rejon Grunwaldzkiego, na pewno pokażę, oczywiście.
Uniwersytet, mosty, tam piękne alejkę do Wyspy Słodowej. Zgadza się, tam bardzo piękne miejsca. Muszę się tam wybrać, bo jakoś tak zwykle omijam. Jest 23.53, jedziesz do domu. Dokładnie, już jadę do domu, ale jeszcze kawałeczek do domu mam, więc dosyć bym powiedział w miarę daleko do domu. Chyba mam brudny obiektyw, nie wydaje wam się, że jest usmarowany? Nie wiem, może teraz lepiej będzie trochę. Muszę sobie ściereczkę jakąś brać, bo jest zasmarowany obiektyw bardzo mocno. Niekiedy. Coś chwycę i ciach, ciach. Przydałoby się przerzucić publiczną chłostę przy pręgierzu. Jak w Singapurze, tak? Nie wyrzucaj kłosy zboża na kasę, się trzyma ususzone w domu, ja też mam. No, pewnie, że nie wyrzucę. Gdzież bym miał wyrzucić? Na Placu Solnym jest teraz muzeum z jakiegoś bunkru zrobione. Ja nawet nie wiem, to tutaj są podziemia takie, tak? Tutaj był po prostu schron przeciwlotniczy. Ale czy tam jest muzeum pod spodem, to nawet nie wiedziałem. To nie wiem. To tutaj jest wejście zaraz, o tutaj. Po Wrocławskim rynku jeździły kiedyś tramwaje, pamiętam. Tory tramwajowe na rynku. No ja tak samo pamiętam te tory. Tramwajów chyba nie pamiętam już, wydaje mi się. Chyba, że musiałbym sprawdzić, czy to jest w ogóle możliwe, czy mogę je pamiętać, ale tory jak najbardziej. A jeszcze dawniej była stacja benzynowa, też na rynku, ale ja nie pamiętam tej stacji. Ona była przed wojną i po wojnie jeszcze też była jakiś czas. Pięknie, tak jest. Nie ma tam imigrantów. No nie wiem, może jacy są też. To miłej nocy wszystkim, Madzia Król. Dziękuję, miłej nocy tobie, Anna. No jadę, pomalutku. No to już nie jest rynek, to już jest plac solny. To już jest plac solny. Igusia, Pandziunia, Igusia, wakacje. Madzia Koniara, wakacje. O, dziękuję. 164 głosy. Coś mało głosów jest. Tak, chyba, o ile pamiętam, to dokładnie tak. Właśnie tam była stacja, tak. To 66 głosów w ankiecie. Coś ta ankieta stanęła nagle. Słuchajcie, nie wiem, czy... Muszę namawiać znowu. Głosujemy. Ankietka. Szanowni Państwo, zapraszam do głosowania. Zapraszam do głosowania w ankiecie. Szanowni Państwo, może do 200, może do 200 dojedziemy. Próbujemy. 168 głosów. 168... Jeszcze tylko troszeczkę. Dobra, muszę się stąd wykaraskać. Dobra, ja tutaj boczną drogą, że tak powiem, bocznymi drogami troszeczkę opuszczam ten rynek i okolice, bo nie chce mi się już Świdnicką cisnąć, tam pełno ludzi jest. Tutaj pełno tych różnych lokali, klubów, nie klubów. A przed nami muzeum Pałac. Muzeum Miejskie Wrocławia, tutaj jest Muzeum Archeologiczne. Pfu. I nie tylko. Przy Placu Wolności zaraz będziemy, słuchajcie. Przeskoczymy tędy. Thank you.
Anna Pecherzewska, miłego zdrowia, życzę miłego wieczoru dla Ciebie oczywiście. Ale piesek. Jaki piesek śliczny. Mały piesek. No dobra, lecim. Także ja już tutaj troszeczkę bokiem, słuchajcie, Świdnicka jest po lewej stronie, natomiast ja jadę sobie tutaj przez Plac Wolności, będzie szybciej, tutaj mało ludzi, zwróćcie uwagę, że tu w ogóle ludzi nie ma, praktycznie ludzi nie ma, pusto, kurczę, jak tu się, a tu coś się dzieje. No dobra, opuściliśmy, słuchajcie, tę najbardziej ludną część miasta, szanowni państwo, i kierujemy się już, ja kieruję się już do domu. Zastanawiam się właśnie, chyba pojadę Grabiszyńską, bo wydaje się, no trochę bliżej mam do Grabiszyńskiej już stąd niż do Powstańców. Musiałbym znowu wracać w stronę Świdnickiej, a nie bardzo mi się chce, także bardziej chyba w stronę Grabiszyńskiej ruszę, tutaj Forum Muzyki. Szanowni państwo, ja bym jeszcze pociągnął tego live'a troszkę, która to, ile to, godzina 12 minut, no to... To już dość długo. No co tutaj się dzieje? Jakiś, kurde, wóz? Jakąś scenę budują, czy coś? Jakąś scenę budują chyba, tak. Coś w tym rodzaju. Nie wiem, co tam w tym Wrocławiu się ciągle coś dzieje, słuchajcie. No teraz wakacje, to się będzie jeszcze więcej działo, nie? Bo to zawsze tak. W wakacje zawsze się dużo dzieje. Jest to jakaś ścieżka czy co? No i takie widzicie, wrocławska nocna wycieczka po mieście. No także czasami można sobie pozwolić na taki wypad miejski. Nocny, słuchajcie, nocny, ale tak ślizgamy się trochę, nie? Omijamy, słuchajcie, te różne... Już, słuchajcie, sekundę, ja muszę tylko ogarnąć coś, moment, muszę gdzieś dojechać, żeby... Musiałem pokonać kilka przejść. Dobijamy 135 like pod tym filmikiem, 135 to chyba trochę dużo. Tak, tyle to nie spodziewam się, ale kto to wie. A tu fosa, a tu już patrzcie, jak tu ciemno, normalnie już, kurde. Idę spać, coś mi się wydaje, ten ekran jakoś dziwnie pokazuje, ale nie wiem. Madzia Król, idę spać późno już. Artur, ty już do domu, czy jak? Tak, już do domu, czy grzejesz jeszcze lacza? Jadę do domu, już się kieruję do domu. Anna Pacherzewska, głosujcie domowego. Głosujcie do niego. Drzelka, siemano. No, ja już pomału do domu. Teraz już będzie taka droga, można powiedzieć, w miarę prosta. Już teraz śmigamy, słuchajcie. Nie wiem, wydaje mi się, że obraz jest jakiś taki... Że zasmarowany chyba jest ekran. Mam wrażenie, że jest po prostu brudny obiektyw, bo jest taka mgiełka dziwna i chyba, że to w powietrzu coś po prostu jest para wodna jakaś.
po dzisiejszych upałach. Nie wiem, nie wiem. Dziwny jest obraz. Wydaje mi się, że nie jest taki mocny, jak powinien być. Jest rozmydlony. Nie wiem, nie wiem. Ja nie mam ściereczki odpowiedniej przy sobie, żeby to wytrzeć. Zaraz zobaczymy, może coś wykombinuję. Ale strasznie dużo ludzi jest. Może dlatego, że wakacje się zaczęły. Jest tyle osób, słuchajcie, na live. No takich ilości to jeszcze dawno nie było. Żeby tyle osób było na live. Teraz ciekawe, ile ja mam baterii w ogóle. To jest pytanie. Żelka, siemano, siemano. Label Grabber. Witam, widzę streamek z Wrocławia, to zostawiam łapkę w górę i pytanie, czym streamujesz w tym momencie? Streamuję w tym momencie telefonem. Redmi. Ale nie pamiętam dokładnego modelu. Kupiłem go 3 lata temu. Redmi 9 Pro, coś takiego, czy 10, coś w tym rodzaju. To jest z telefonu obraz. Madzia Kulgabiszyńska, taka ciemna ulica w nocy, ja bym się bała tam. Nie, już taka ciemna nie jest. Już nie te lata. Wszędzie się latarnie palą. Ale limuzyna, patrzcie. Tylko limuzyna podjechała. Znacznie długo światła tutaj. Trzeba przejechać. Jakaś taka limuzyna. Takie dziwnie to wygląda. Wygląda jak taki Humvee przedłużony. Christian P. Dzisiaj jestem we Wrocławiu, byłem w rynku i w okolicy, a teraz jestem na Grabiszyńskiej. Tak, Grabiszyńska. Stay safe, brother. Thank you. Konik Polny. Nie pamiętam już zbytnio Wrocławia. Od 18 lat tam nie mieszkam. A, no to rzeczywiście dość długo. Pytanie, jak długo tu mieszkałeś wcześniej? Ile lat wcześniej? I w jakim wieku? Bo to też jest istotne. Na moście Grunwaldzkim. Wiem, gdzie jesteś jeszcze. Jedziesz w stronę placu... Nie, jadę zupełnie w drugą stronę. Tu jestem na Grabiszyńskiej, także zdecydowanie daleko od placu i jadę dokładnie odwrotnie niż plac Grunwaldzki. To dom... Halo Heidi, to dom Zdrówka i zawsze możesz na mnie liczyć. Bardzo dziękuję. Niezawodna Wicka oczywiście na tym kanale i nie tylko. O, śmieciarka przyjechała. Muszę śmieciarkę wyjąć. Patrzcie, śmieciarka wjechała. Ale pachnie ładnie. Ale to od silnika, takie ciepło od silnika szło. Dzisiaj u mnie jest słaby internet, a ja u mnie to nawet nie wiem. Szczerze powiedziawszy nie wiem, bo nikt z Państwa mi nie zgłasza żadnych problemów w odbiorze, więc ja nie jestem w stanie tego stwierdzić za bardzo. No ale faktem też jest, że jest chłodnawo, znaczy jest ciepło, ale nie gorąco i telefon się tak mocno nie nagrzewa. Bo jakby mi się telefon nagrzał, to by bardzo słaba jakość była. Bo to jest niestety prawidłowość taka, którą obserwuję, że telefon przegrzany bardzo źle nadaje. Ale nie przegrzewa się, bo teraz jest wieczór, to słoneczka nie ma, nie jest tak gorąco. No i sobie tu przejedziemy. Można całą pół dzielnicę obudzić tym piskiem. Nie, to jest Plac Legionów. Tak, właśnie przed chwilą był jeszcze Plac Legionów, dokładnie. No, ale przemieszczam się na południowy zachód. No,
ale tu już jestem, że tak powiem, na prostej drodze do powrotu. Muszę wytrzeć, jak widzę, że takie są pionowe, pewnie też to widzicie, są takie pionowe refleksy od świateł, na przykład jak auto jedzie albo jak są latarnie, to świadczy tylko i wyłącznie o tym, że jest brudny obiektyw, jest upaskudzony. Ja zaraz się zatrzymam, wezmę sobie jakąś chusteczkę i spróbuję go przetrzeć, bo to też dlatego jest zły obraz jest przez to. A ten obiektyw jest na takim jakby uwypukleniu i to łatwo dotknąć, ewentualnie coś tam na nim osiądzie, tak, bo to pył jakiś, wilgoć czy coś i możliwe, że to on też zawilgocony lekko jest, bo jest w powietrzu tak parno dosyć. Może to też mieć wpływ na jakość. No, ale ja za chwilkę go przetrę i szanowni Państwo, i zaraz zobaczymy, może będzie lepsza jeszcze troszeczkę jakość. No, widzicie? Zostało mi 20% baterii, a ty telefon. Ale słuchajcie, jedno Wam powiem. W nocy bateria wolniej się zużywa. Bo jest chyba to z uwagi na mało, że jest mało światła i tam mało, nie musi tyle przetwarzać tych bitów po prostu. Tak mi się wydaje, że jak właśnie jest mało światła, jest dużo ciemnych tych pikseli, to nie, no musiałby się wypowiedzieć jakiś inżynier być może, albo miłośnik tematu, czy rzeczywiście to może mieć wpływ. Wydaje mi się, że tak, że w ogóle pliki, na przykład, tutaj jest dużo ciemnych miejsc, ciemnych plam, to są mniej megabajtów zajmują, mniej ważą, że tak powiem. Ale nie wiem. Hamulce ogarnij, bo skrzypią. Nie, no wiem, no to od tego, to jest od tej wilgoci tak zawsze. Moment, przerwa. Dobra, rozłączyło mnie, musi. To tak jest, jak się coś włączy, to. Dobra, zaraz słuchajcie, się zatrzymam na chwileczkę, przetrę ten obiektyw, bo nie czytam na razie, bo trochę przegazowałem, nie? Ale zaraz przeczytam. No baterii mam, ile mam baterii, to około 20% mniej więcej. Ile przejechałem dzisiaj, nie wiem, ale tak myślę, że 20 parę kilometrów. Elektrykiem jedziesz? Nie, elektryka nie mam, normalny rower. Dawaj flagę. Wilhelm? Zaraz, kurde, jak ty tam masz? Wilhelm TV, flagę? Nie mam flagi właśnie. Ja mieszkam od urodzenia 22 lata. A, mieszkałem 22 lata od urodzenia, są trzy wody. A, no te trzy wody właśnie. Tak, jadę do domu na rowerze. Pomaluję mój samochód, to przyjadę nim do Wrocławia. O, proszę. Ja jestem niewidoma, a głos ok. No panowie i panie, zostawcie łapkę w górę dla zasięgu. To nic nie kosztuje. O! Dziękuję za wyręczenie mnie w tym komunikacie. Będę musiał chyba tak częściej mówić. O, 200 głosów mamy. Powiem tylko, że mam auto z 91 roku. Jak przyjadę, to wszyscy będą się oglądać, zobaczcie jak wygląda limuzyna. O kurze, to ciekawe, 91. Ja jeździłem maluchem z 91 kiedyś. Anna, nie śpię. Nie wiem jak... Milen... Kurde, nie mogę doczytać, sorry. Dastan. To chyba po turecku. Nie wiem czy umiem w tym języku, chyba nie. Nie no, serio, idę spać już, choć piękne widoki robisz, ciekawie
jest, ale oczy mi się zamykają. Już, dobranoc wszystkim i panu też. Dziękuję, dziękuję za odwiedziny i dobrej nocy. Zapraszam na następne live, oczywiście. Koniec świata, ten sygnał. Siema, Dominik Mazur. Siema, co robicie? Co działacie? No ja jadę przez Wrocław. Jadę przez Wrocław, w zasadzie to jest drugie wejście na żywo. Troszeczkę po centrum jeździłem, po rynku, po Placu Solnym, okolicach rynku, przy uniwersytecie byłem, w różnych fajnych miejscach. Po nocy. Nocne życie prezentowałem, nasze tutaj wrocławskie. Dużo ludzi we Wrocławiu, ludzie się bawią, ucztują i tak dalej. No, taki piątkowy wieczór. A teraz wracam w zasadzie już do domu, ulicą Grabiszyńską. Pędzę ku południowemu zachodowi. A Wrocław, słuchajcie, tutaj występuje najczęściej jako tło moich live'ów. Troszeczkę prezentuję właśnie różne miejsca we Wrocławiu, ale też często jeżdżę po bezdrożach i sobie rozmawiamy tu na różne tematy. Bardzo różne, często wy proponujecie, czasami ja zaproponuję jakiś temat, czasem skaczemy po tematach. No to jest taki live polegający na rozmowie z widzami, a przy okazji coś tam w tle się dzieje. Mój tata miał syrenkę, a potem malucha. No ja mój, tak, nie, syrenki, mój tato nie miał nigdy syrenki, a maluchy tak. Maluchy miał dwa, no to ten drugi miał już, ja potem jeszcze jeździłem. Jak zrobiłem prawo jazdy, dawno temu. Gdzie tam jedziesz? Do domu, wiesz, już jadę. Patrykos, idę spać, konik polny, dobranoc dla ciebie. Ucztują przegraną, no zawsze jest powód do ucztowania. O której jutro jedziesz z tematem? Zobaczymy! Zobaczymy, jutro sobota. Dzisiaj, słuchajcie, już późno, zanim ja pójdę spać, to minie dużo czasu. Jeszcze coś będę musiał chyba w kompie zrobić. Więc jutro, jeżeli zacznę, to na pewno nie wcześniej niż o 12. To na pewno nie wcześniej. Na pewno nie wcześniej. Chyba, że wezmę męską, że tak powiem, decyzję. Wstanę rano i ruszę w teren. Ale raczej mała szansa, żebym zaczął cokolwiek nagrywać wcześniej niż o godzinie 12. Elegancko bawić się dobrze, tak, właśnie. Za 6 godzin wstaję do pracy. Subik jest. Dziękuję bardzo. Mamy 206 głosów, to chyba prawie że rekord, tak mi się wydaje, bo rekord to chyba było 211 raz tak padło. Chyba 211 to był rekord, ale słuchajcie, jak tak widzę, we Wrocławiu jest tyle ludzi, tak się kłębi taka masa ludzi, co, i widzę tych dostawców, którzy jeżdżą z jedzeniem, tak, po nocy, po wszystkich różnych dziwnych miejscach Wrocławia. Oni też mają ciężką tę robotę, nie? To tak się mówi, że to sobie jeżdżą, ale to nie jest łatwa robota, słuchajcie. Mi się wydaje, takie dostarczanie to... To nie jest taki hop-siup. Nie wiem, wytarłem ten obiektyw, ale ja widzę, że to dalej jest coś nie tak. Chyba nie mam odpowiedniej chusteczki takiej. Dobra, no jest jak jest. Na razie już chyba nic nie zrobię. Ale nas jutro zaskoczony znów w terenie. No tak właśnie. Jutro mucha, nie tuptaj, bo czekamy. Pozdrawiam Cię bardzo mocno, również Ciebie pozdrawiam, Anna. Również Cię pozdrawiam. No czy zaskoczę? No mam nadzieję, czasami właśnie ogłaszam godzinę rozpoczęcia live'a, ale niekiedy wychodzi to nagle, spontanicznie, znienacka, także bez zapowiedzi pojawia się transmisja. No czasami jestem w stanie jakoś w miarę możliwości zaplanować, ale wiecie jak to jest, czasami na przykład ja powiem tak, że live jest o 21, a zacznie lać deszcz straszny, no to nie pojadę nigdzie wtedy, nie?
A zimą to zobaczymy, jak będzie, nie? Jesień, zima, no to ja tak wtedy tak dużo nie jeżdżę znowu. No ale mam tu jakieś tam pomysły, jakby to zorganizować w te zimne miesiące. No zobaczymy tam, będzie jak będzie. No, a ja już jestem w sumie dosyć blisko domu, bo to Grabiszyńska, słuchajcie. Grabiszyńska jest taką ulicą, która łączy centrum, prawie samo centrum, praktycznie no centrum, tak? Z południowo-zachodnią częścią i tam już do końca, do krańca miasta już jest bardzo blisko, także ścieżki tu pobudowali dla rowerów, fajnie się jedzie. Kiedyś nie było tylu ścieżek, a nie było, słuchajcie. Ale mega słaba jakość obrazu jest. Nie wiem, czy to jest brudno. Dobra, zobaczymy, wrócę do domu, to wyczyszczę. Tak to nie wiem, co się dzieje. Jakiś zasmarowany czy co? Ale strasznie dużo ludzi jest, słuchajcie, znaczy państwa, znaczy was. Nasz, aż żal wyłączać. Prawdopodobnie live skończy się z chwilą zakończenia energii w baterii, ale zobaczymy. On tak teraz lepiej trochę, po nocy to lepiej. Mniej zużywa. 207 głosów, 208 już nawet. Na lato to już lato, tak jest. To wtedy robisz temat z Domciu pod kocem z chipami. Na filmie też idzie pogadać z ludźmi. Znaczy ja sobie, ale limuzyna pojechała, patrzcie jaka. Tego, no tak, można zrobić, sobie studio może zrobię, jakieś takie. Mikrofon mam, to czasami, ja czasami się odzywam przez ten mikrofon, ale to na drugim kanale, bo jeszcze mam drugi kanał. I tam lecą takie live z komputera puszczone, to znaczy to nie są live, tylko są streamy. I tam przeważnie lecą nagrania różne archiwalne. Takie o przyrodzie, nie? Przyrodnicze takie bardziej. Ale tam też robię czasem streamy, czyli live z terenu. No zobaczymy. Ja równolegle dwa kanały rozwijam, także który chwyci to zobaczymy, no. Może kiedyś zrobię jeden kanał, ale okaże się, to wszystko jest dynamiczne bardzo. Chciałbym, żeby to takie było. Wiecie, to ma sens, jeżeli robienie takiego kanału, to ma sens, jeżeli po pierwsze są widzowie, odbiorcy i jednocześnie, a z drugiej strony mi się chce to robić, bo to też jest dla mnie jakąś tam zabawą, tak powiedzmy. No bo to jest zabawa, to jest hobby, tak? Takie nadawanie. Ale to też muszę też brać pod uwagę content, tak? Bo to jest. No YouTube opiera się na widzach i na kontencie, tak? To widzowie decydują praktycznie o wszystkim. Także jak chcemy robić takie treści, które będą promowane, no to trzeba po prostu robić je pod ludzi, tak? Pod widzów. No a content też jest istotny, tak? No bo to forma też jest ważna przekazu, tak? Bo można o ciekawych rzeczach mówić, ale w bardzo, bardzo nudny sposób. No mówić trzeba z jakimś tam zaangażowaniem, tak? Ale też nie można za bardzo udawać jakoś, bo to ja na przykład, wiadomo, że jak tutaj do was mówię przez telefon, to jest jakiś tam inny troszeczkę sposób mówienia, niż bym rozmawiał w realu, tak? Bo tutaj jestem jakby taką rolę mam troszeczkę jakiegoś showmana nieco, nie? Jakiegoś performera, jakiegoś mówcy. To jest troszeczkę co innego. Więc też muszę w jakimś sensie dbać o klarowność, w miarę możliwości klarowność wypowiedzi, ale nie może być to znowu wypowiedź jakaś taka sztywna, sucha. To nie jest wykład, to nie jest przemówienie, to nie jest, nie może być tu jakiegoś patosu, czy to też nie może być jakaś naukowa wypowiedź taka. Zresztą ja tam nie jestem naukowcem, ale jak ja bym tutaj zaczął, mógłbym jakiś tam. No zresztą zależy, tak? Bo są na przykład takie kanały na YouTubie, gdzie bardzo fachowa wiedza jest, tak? No to, ale one też są też niszowe często bardzo, tak? A, to takie rozważania, wiecie jak to jest. Dobra, jestem już na skrzyżowaniu. Co tutaj? Mniej niż 10% mi zostało, słuchajcie, także
niedługo będę kończył, nie? Jeszcze dojedziemy do skrzyżowania i ja powolutku będę kończył tę transmisję. A tu w ogóle ludzi prawie nie ma, słuchajcie, wszyscy koło rynku. Także dziesięć łapek w górę. No właśnie, ja się zastanawiam nad tymi łapkami, to ale tam dobra. 10 łapek w górę to nie jest taki zły wynik, nie? To ja. Chociaż ja się czasem zastanawiam nad tymi łapkami, na czym to polega, bo widzę, że na przykład na niektórych live'ach jest bardzo mało osób, a jest bardzo dużo łapek w górę, nie? Ale to... W sobotę wesela. W sobotę wesela. Siema, zrobił ten dziadek mural przy zoo. Już dalej robi. Nie, pan Czesio, genialny taktyk. Siema, zrobił ten dziadek mural. Nie wiem, tego nie wiem, czy zrobił. Musiałbym tam podjechać, nie wiem. Są chipsy, jest impreza. Są chipsy, jest impreza. Czyli trzeba zostać youtuberem. Nie no, czemu? Myślę, że nie trzeba. Gravity Bong. Gdzie jedziesz? Do domu. Gdzie się gotuje kotki? W kociołku. W kociołku. Chciałbym cię usłyszeć podczas horroru na live. Podczas horroru. Ja kiedyś nakręciłem taki horror, nazwijmy to taką, ja wiem, jakby to nazwać, formę wizualno-dźwiękową. Taki kanał stworzyłem, ale tylko jeden odcinek nakręciłem, to taki odcinek grozy, taki właśnie horror, coś takiego. No ale może do niego wrócę, tego może kiedyś puszczę w light. O, wiem co zrobię, puszczę go w light, może się poniesie. No, dobry pomysł. I tam właśnie ja występuję w roli narratora i bohaterów niektórych. No, muszę do tego wrócić, odkopać to gdzieś. Siądźmy, puśćmy filma i hehe. Pozdrawiam cię, Maciej. Dobra, tak się nazywa doktor, który leczy pandy? Pan doktor. A co do murala, to nie wiem. Powiem ci, nie wiem. Ale cisza. Dobra, słuchajcie, jeszcze dojadę do... Nie, dobra, wiecie co? Mam bardzo mało baterii, także będę kończył. Dziękuję wszystkim za wizytę. Bardzo fajne rozmowy, interakcje i głosowanie w ankiecie. No i zapraszam na następne live'y, które są codziennie w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych. Tak jak na przykład dzisiaj, także Wrocław śmierdzi mefedronem. Także dzisiaj kończę. Bardzo dziękuję raz jeszcze wszystkim za tutaj udzielanie się. Bardzo elegancko, pięknie, wspaniale. No i zapraszam na następne live'y. Także dzisiaj dziękuję, spokojnej nocy i do usłyszenia. Na razie.